Cześć. Witam serdecznie w kolejnym wideorelacji prezentującej przebieg prac na Parku Platanowym. Inwestycja realizowana jest przy kwartale ulic Sułkowskiego, Dwernickiego, Kamiennej i Leśnej przez spółkę CD i konsultanci budowlani. Od ostatniego odcinka wiele się zmieniło na naszej budowie. Popatrzmy chociaż na samą pogodę. Jest naprawdę ładnie w porównaniu z tym, co było. Chociaż dzisiaj zachmurzone niebo, to naprawdę pogoda rozpiesza nas ostatnio. Robi się coraz cieplej i przyjemniej, przez co podczas robót budowlanych nie ma żadnych dodatkowych wymuszonych przerw technologicznych czy utrudnień wykonawczych. Idę właśnie drogą dojazdową, teraz przystosowaną na cele budowlane. Równolegle do ulicy Dwernickiego z mojej prawej strony. Od lewej strony zlokalizowany jest wjazd na halę garażową. Powoli rozpoczynają się prace instalacyjne. Patrząc dalej, przede mną widnieje budynek drugi. Zlokalizowane tutaj będą cztery lokale usługowo-handlowe oraz wejście na klatkę schodową C. Jest ona kawałek za żurawiem. Doszedłem właśnie do głównego wejścia na dziedziniec realizowanego etapu trzeciego. Od strony Dwernickiego wejść będzie można bezpośrednio w sposób dwojaki, czyli tradycyjnie schodami, którymi widzimy, jak i będziemy mogli wjechać windą właśnie z tego miejsca po mojej prawej stronie, gdzie jest ten otwór. Będzie tutaj przygotowany szyb windowy. Takie rozwiązanie umożliwi łatwe dostanie się od osób niepełnosprawnych na dziedziniec. Wejdziemy sobie jeszcze z dziedzińca zobaczyć, jak wyglądają prace murarskie ścian działowych. Na pierwszym piętrze klatki D na wprost zlokalizowane są komórki lokatorskie. Idąc dalej korytarzem, mamy już oznaczenia mieszkań. Trwają właśnie odbiory techniczne. Ściany działowe murowane są z silikatów, ósemek bądź dwunastek. Przygotowane strzępia. Część ścian działowych od stropu jest dylatowana, wypełniona pianką sprężystą. Osadzone sznetproża. Na kolejnym mieszkaniu trwają jeszcze roboty murarskie. Następnie dokonane będą odbiory. Na tą chwilę trwa ostatnie betonowanie części wydzielonego stropu dziedzińca. Jest to jedna z ważniejszych prac na Parku Platanowym. Widzimy, jak długi jest wysięgnik. Długość wystarcza, aby obsłużyć całą działkę. Jesteśmy właśnie na miejscu, gdzie odbywa się betonowanie płyty. Płyta dziedzińca stanowić będzie strop zamykający wysokość hali garażowej. Będzie również ona konstrukcją dla dachu zielonego. Miejsce dziedzińca wspólne dla wszystkich mieszkańców. Tutaj, jak widzimy,
betonowanie. Zatrzymał się na chwilę w tym miejscu. Na pewno podjechała kolejna gruszka i przyłącza się do pompy. Widzimy w całej okazałości długość. Wysięgnik ma 68,5 metra. Budowańcy mają wszystkie urządzenia niezbędne do odpowiedniej pielęgnacji betonu. Wibrator z buławą, narzędzie do sztychowania. Możemy również zwrócić uwagę na siatki zbrojeniowe i do zbrojenia. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Wszystko zostało sprawdzone przez nadzór budowy. W pierwszej kolejności ubetonowano głowice słupów. Prace trwają nadal i przesuwają się w kierunku ulicy Bernickiego. Znajdujemy się obecnie na stropie piętra czwartego budynku wieżowca. Wczoraj odbywało się tutaj betonowanie płyty stropowej. Obszary, w których wystają pręty, są to przygotowane wytyki, miejsca, w których betonowane będą kolejne ściany konstrukcyjne. Możemy zwizualizować sobie, jak będzie wyglądał układ mieszkań. Z mojej lewej strony otwory po dwa szyby dźwigowe, dalej klatka schodowa, ułożone już zbrojenia pod podest. Cały ustrój budynku wykonywany w sposób monolityczny w żelbecie. Popatrzmy dalej. Tak prezentuje się widok z czwartego piętra wieżowca na etap drugi. Ulica Kamienna oraz Sułkowskiego. Z mojej prawej strony odbywa się aktualnie betonowanie płyty balkonowej. Pracownik zagęszcza mieszankę wibratorem wgłębnym, buławą. Dalej z lewej mojej strony trwa układanie mieszanki betonowej. Panowie zaczynają od wieńcy, dolewają w kierunkach płyt. Tutaj pracownicy dokładają startery zbrojeniowe przy wieńcach. Wszystko odbywa się zgodnie z przewidzianym planem. Operator pompy pozdrawiam serdecznie.